Idziemy przez puszczę. A ty? Ej, muszę się trzymać. Ała, ała, ała. Co się stało? To było szalone. Tak, faktycznie w tej części puszczy rzadko jesteśmy. Fajnie, tu jest. Nawet rowerkiem. Skorzystamy. I jedziemy dalej przez puszczę. Jest tak fajnie, że nie kończymy jeszcze. Naprawdę jest gdzie jeździć, bo tu jest ścieżek bardzo dużo. Rowerowych, pieszych i konnych. Tu wbijemy w prawo. W prawo i w lewo. W prawo i w prawo. Tak, bo tam już byśmy wjechali na parking. Od razu zrobimy tę serkę jeszcze. To jest czarny rowerowy? Tak. Lepnicy i kolarze. Znaczy, gigami. Sportowe budki jakieś lęgowe. Kolejne miejsce sportowe. A miejsce pamięci. I dalej czarny szlak. Mamy kolejne miejsce piknikowe. I chyba jakiś rozjazd szlaków. Oznaczony jest fajnie. W lewo tutaj. Za szlakiem. Okej, wygląda na to, że wylądujemy w szarowie. Ale rowerkiem to mały dystans. To jest ta ścieżka, to z pieskiem chodzimy. Szosówką się nie da, ale gravelem spokojnie. Tutaj jechać. Pogoda taka, że dużo ludzi
dzisiaj. Nie ma ani jednego miejsca. Zobaczymy to z bliska. A w sumie kamperów to tylko tu jeden, a tam był drugi. A tutaj taką ścieżkę jeszcze na koniec znaleźliśmy. Ale super. I też się da przyjemnie jechać pod... Nawet trochę z górki jest. Tam mamy już drogę krajową, zaraz za drzewami. Słychać szum. Ale tu jest jeszcze dalej fajnie. Już dojeżdżamy do parkingu i wyjeżdżamy z puszczy. Bardzo zmienna jest ta puszcza. Różne ścieżki, różne drzewa, roślinność różna, także jest co oglądać, a w sumie to tylko mały kawałek dzisiaj przejechaliśmy puszczy. Małą pętelkę zrobiliśmy. Au, 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 trochę nierówno. Ale da się jechać jedną ręką. Prowadzić jedną ręką, w sensie. Jest knajpka przy parkingu zielonym. Ludzi mnóstwo, nie ma gdzie zaparkować nawet. I jesteśmy znowu. Ślana trasa rowerowa. I zostało nam jakieś 4 km do domu. Już cały czas na kontrolę. Lecimy wyślaną trasą rowerową. Bardzo dmucha. Słuchajcie, tu jest dobra rada. Jak będziecie się tu wybierać, to od Krakowa w tą stronę się jedzie elegancko, bo jest troszkę z górki i zawsze z wiatrem. A powrót jest ciężki, bo jest troszkę pod górkę i zawsze pod wiatr. Nie wiem czemu tak tu jest, ale tu jest tak zawsze. W tą stronę jest bardzo ciężko. Nie wiem, czy się będzie słychać, bo naprawdę wieje, ale przed nami zwał jak zwał. Niestety nie wiem czemu, ale zamknięty. Dla ludzi pełno, no zamknięty. Więc przystanę mi się setki kilometr. Tutaj piknik. Takie miejsce. A tam już widać nasz most. Zjeżdżamy.